Dzień dobry, kochani. Poczekam chwilkę na Was. Powiem Wam, że już mamy takie ograniczenia zasięgowe nałożone, że to jest koniec, ale mam nadzieję, że części z Was przyjdzie powiadomienie, że jest relacja. Witajcie, witajcie. Dajcie znać, że jesteście. Już widzę jakąś reakcję pierwszą, pierwsze osoby. Super, dobra. My jesteśmy przed spotkaniem, tak więc króciutko się z Wami łączymy, a na razie ja się z Wami łączę. Mamy 40 kilka minut jeszcze. Teraz będzie Andrzej. Cześć Renatka, cześć Sławomir. Witaj Teresa. Tak więc słuchajcie, tak na bieżąco Andrzej zaraz Wam powie szczegóły odnośnie jutra, bo on tam na bieżąco wszystko wie i wszystko ma na bieżąco zaplanowane. A ja Wam powiem o 11 lipca. 11 lipca odbędą się marsze wołyńskie w całej Polsce, w wielu miast Polski. Jak jesteście zainteresowani, chcielibyście uczestniczyć w którymś z tych miast, to możecie sobie przejrzeć. Jest taki post, pod którym ludzie informowali, dawali informacje, plakaty, linki do wydarzeń, gdzie się odbędą marsze pamięci Wołynia. My jedziemy do Warszawy o godzinie 16:00 kościół Andra na Placu Trzech Krzyży. O godzinie 17:00 wyruszy Marsz Pamięci w Warszawie, tak więc my tam jako ekipa Rebel 24 jedziemy i będziemy. Też wiem, że będzie Fundacja Wołyń. Cześć, cześć, cześć. Tak więc my wyruszamy do Warszawy. Czekam jeszcze na Andrzeja, bo poszedł się przebrać. Andrzej Wam powie odnośnie jutra info. Teraz tu pewnie będzie. A ja popatrzę na Wasze komentarze. Dobra, widzę, że tutaj się witacie. Wybieracie się na Marsze Pamięci Wołynia. Uważam, że to jest bardzo ważne, zwłaszcza w ostatnim czasie, kiedy chce się zapomnieć o tej części historii. Witaj Dariusz. To myślę, że to jest bardzo ważne, żeby uczestniczyć w tych marszach, dlatego my też będziemy i zrelacjonujemy jeden właśnie z marszy. Gdybyśmy mieli możliwość, bo część marszy jest 10 lipca, część 11, my jedziemy 11 lipca, ale gdybyśmy mieli możliwości finansowe, to byśmy również dzień wcześniej zrelacjonowali gdzieś wydarzenie, bądź wydarzenia po trasie, które są zaplanowane. Tak więc Andrzej, gdzie ty jesteś? Ostatnio Andrzeja szukałam nad jeziorem, a teraz będę krzyczeć znowu Andrzej! Tak więc idziemy z Andrzejem na spotkanie. Też taką wspaniałą osobą, ale jeszcze też to będą inni ludzie. Tak więc, a takie w małym gronie to jest spotkanie. I co, nikt z Was się nie wybiera? Znasz stronkę z miastami? Na Rebel 24 jest post i pod postem jest taki post, że no taka prośba była do widzów, żeby dawali znaka, gdzie są jeszcze wydarzenia. No i tam osoby, które czy tam organizowały, czy są przy jakiejś tam organizacji, czy po prostu chcą dołączyć do tych miast, właśnie, słuchajcie, właśnie udostępniły info Wam, nie? Tak więc możecie po prostu na Rebel24 zjechać kilka postów niżej i tam w komentarzach macie wszystkie informacje, gdzie marsze pamięci się odbędą. Powiem Wam, że mam nadzieję, że nie będzie, bo że Andrzej jest z nami. Czekamy na Ciebie, żebyś nam o jutrze powiedział, chciałam, że Ty masz wszystkie informacje. Dzień dobry. O jutrze, co? Tak. Okej. To jutro ten marsz dewiantów zaczyna się o godzinie 16:00 na Placu Chrobrego w Bielsku Białej. Mi stricte nie chodzi o organizację tego marszu, tylko ewentualnie, dobra, dzisiaj zaczyna to znaczy nie, no bo kwestia... chcemy też, przynajmniej ja bym chciał zadać także parę pytań właśnie osobom uczestniczącym
w tymże marszu. Jak się, jaką marsz nosi nazwę? To jest marsz równości, równości i dumy, tak? Czy jak to uleciało? Drugi marsz równości w Bielsku-Białej, czyli... Drugi marsz równości w Bielsku-Białej. No i mieszkańcy nie byli z tego powodu zbyt zadowoleni, chcieli zorganizować tak jakby, tak, kontrmanifestację, dobrze tak, mówię? Tak, tak. Chcieli zorganizować, bo ja muszę ten świstek załatwić, bo przecież ja się nie wyrobię potem za mandat. I co ja chciałam powiedzieć? Aha, no i mieszkańcy nie byli zbyt zadowoleni. No i że chcieli zorganizować taką jakby kontrmanifestację, tak? Tak, a chcieli ją także zalegalizować, chcieli oczywiście. Chcieli ją zalegalizować, ale ta legalizacja nie wyszła, ponieważ na ten marsz był w taki sposób zgłoszony, że były trudności z zalegalizowaniem tej kontrmanifestacji. Co zrobią mieszkańcy, nie wiemy, ale my będziemy na miejscu. Tak, będziemy pytać przechodniów, co sądzą będziemy o tym marszu. Będziemy pytać przechodniów, znaczy czy tam uczestników, czy przechodniów, osoby. No to no, po prostu przeprowadzimy wywiady na miejscu i tak dalej, nie? No dobra, poczekaj chwilę, niech sobie wjedzie swobodnie, bo są zwierzęta jeszcze. Jakieś małe knypeczki, widzisz? Prawie jak na wsi. No, tak więc, o której to jest start tego marszu? Jakby ludzie chcieli przyjść się z nami O godzinie zobaczyć. 16 oni zaczynają na Placu Chrobrego. Mają w ogóle zgłoszone zgromadzenie, do marsz do 22 tego samego dnia. Dobra. No i co, no będą w komentarzu, da się screena udostępnić później, czy nie? Tak, na pewno. No to ja wam wrzucę w komentarzu ich całą trasę tego pochodu. No i też kończą, nie wiem o której godzinie, ale kończą też na Placu Chrobrego. Także na pewno się tam zjawimy. Chciałbym w ogóle posłuchać, o tej 16 bym chciał tam być, żeby posłuchać, co oni w ogóle mają do powiedzenia tym młodym, jeszcze nieświadomym dzieciakom nawet, że tak powiem, których rok temu było multum na tym marszu tęczowym. No zobaczymy, jaka będzie liczebność, zobaczymy różne rzeczy na miejscu, zobaczymy. W każdym razie będziemy. No to tyle. Słuchajcie, idziemy na spotkanie, więc będziemy kończyć. I czy jesteśmy w jakiej koalicji? Ja nie jestem w niczym. Jaron, nie wiem, czy to jest jakaś koalicja ponad podziałami. Nie wiem, może słyszałam. Ogólnie działamy ale ponad podziałami. Ale nie zapamiętałam, tak więc nie wiem. My jesteśmy wszędzie, działamy wszędzie tam, gdzie jesteśmy potrzebni. Udzielamy realnej, namacalnej pomocy. Nie bawimy się w politykę, politykami nie będziemy. Nie będziemy promować też polityków, nie będziemy nic sugerować ludziom, na kogo mają głosować, na kogo nie. Nie uczestniczymy w założeniu żadnej partii, zbieraniu podpisów pod żadną partią. Nie negujemy, nie krytykujemy kogoś, kto chce się bawić w politykę. Rebel 24 jest antyreligijny, antypolityczny i nagłaśnia to, co jest istotne, aczkolwiek też gdzieś tam można by było powiedzieć, że też nie z jakichś tam różnych poglądów, no bo to nie o to chodzi, ale gdzieś tam zdrowopoglądowy i tyle. I tyle. No tak, tak. No i tak. Chciałbym jeszcze się ustosunkować do czegoś, co słyszałem ostatnio. Czekaj, więc nie wiem, co to jest, czekaj, tylko zapamiętaj, że się zapomniał. Nie wiem, co to jest ta koalicja, na pewno mam nadzieję i życzę tego sobie i wam, że wszystko, co powstaje, żeby było wolnościowe, żeby było w waszej obronie, waszych praw, wolności, godności, żeby wszystko miało dobre zamiary, a jak idą ludzie, tak idą. Ja nie uznaję tego systemu, nie chcę wchodzić w ten system. Tam skąd ja wróciłam, tam jeszcze wiele osób nie doszło i się o to dzisiaj bije, a gdybym chciała, to bym była tam, gdzie jeżeli bym miała to ochotę, to gdzie bym chciała, bo nie ma rzeczy niemożliwych, ale nie chcę tego robić. I tyle. Nie wiem, co to jest ta koalicja. Może coś nowego, może coś nie nowego, też nie chcę. Nie wiem, pokazać, że ja nie wiem, jakaś nie w temacie jestem, bo może o czymś nawet słyszałam, ale nie wiem, nie uczestniczę, nie jestem zapisana do żadnych grup, nie przynależę do niczego, współpracuję z wieloma fundacjami, stowarzyszeniami, ugrupowaniami takimi oficjalnymi, zrzeszonymi, gdzieś niezrzeszonymi. Znam też różnych polityków, czy osoby, które gdzieś tam działają politycznie, znam osoby, które kompletnie nie dotykają się polityki. No naprawdę znam różne środowiska. No i jeżeli gdzieś tam jeżdżę, gdzie mogę, nagłaśniam, co mogę, interweniuję, w czym mogę, współpracuję z wieloma ludźmi, tylko ja po prostu osobiście
portal nie jest po to, żeby ukierunkowywać kogokolwiek politycznie, tylko żeby nagłaśniać najważniejsze rzeczy dla interesu społecznego. To tak przy okazji, aczkolwiek nie wiem, czy to jest jakaś koalicja polityczna, czy nie polityczna, bo nie mam pojęcia, tak więc... A może nawet, nie wiem, mówi się to coś na nazwa? No ponad podziałami, no. Coś mi no to ponad mówi, podziałami, ale... to wiele osób mówi o ponad no właśnie, podziałami, różne rzeczy no, organizowali, ale żeby było nie w tej jakaś nazwa, koalicja ponad podziałami, to... To nie wiem, a mianowicie jeszcze wracając do tego, co zacząłem. Ostatnio ludzie podsyłają mi w wiadomościach urywek pewnego live'a, pewnej osoby, która zarzuca innym osobom robienie live'ów nad jeziorkiem, wschodów słońca i itp. itd. Zamiast ogarniać żywność, jakieś racje, ale ja, kumulować słuchajcie, dwa lata temu ogarnęłam żywność, leki i różne inne rzeczy, tak więc po co miałabym to teraz robić? Mało tego, ostatnio no mamy taką swoją grupę, nie, na Messengerze. Ale my mamy wiele grup i wiele lokalnych grup powstało i w ogóle jak tylko była śpiewka o COVID-zie na świecie, a jeszcze nie było go w Polsce i te grupy są do dzisiaj, nie mówią o tym na internecie, nie pokazują się, Andrzej kilka osób już poznał z danej też grupy lokalnej. Tak, jesteśmy nigdy te dogadani z rolnikami, bierzemy osoby... od nich normalnie warzywa, mamy także swojskie mięsa, wędliny, żeby wspomagać także polskich przedsiębiorców. Także no, wszystko jest, no, nawet cenniki możemy udostępnić, jeżeli naprawdę chcecie wspierać polskich przedsiębiorców i mieć zapewnione zapasy na te czarne godziny tak zwane, nie? Także cały czas, ale jesteśmy zorganizowani już dawno temu i ludzie, którzy naprawdę pracują przy poważnych rzeczach i naprawdę gdzieś tam oddolnie, to nie są naprawdę oddolnie i ich na żadnym filmie uważaj. No wiem, mało tego, to, że o tym nie trąbimy, nie oznacza, że tego nie robimy. Dzisiaj też idziemy na spotkanie i nie trąbimy, jak jest, z kim i co będziemy robić i tak jest bardzo często. A live nad jeziorem i wschody słońca nadal będą. A jak, ja będę wszystko pokazywać, a jak? No. Co mi się spodoba. Może jeszcze dołączymy leżakowanie nad jeziorkiem. No, o, czemu nie? A ja nie mam leżaków. Ja od kilku lat obiecuję wszystkim moim znajomym, że kupię im leżaki. Będziemy leżeć na tych leżakach i do tej pory nie mam leżaków kupionych. Ale kupiłam nowy z 6 krzesłami, jak Miro do mnie przyjechał. Tak, to specjalnie dla niego kupiłam. Tak więc jeżeli ktoś się do mnie zgłosi obojętnie z jakiej grupy, czy oficjalnej jakiejś zarejestrowanej, czy niezarejestrowanej, czy jakiejś takiej, obojętnie jaka, to będzie grupa, jaką będzie nosiła nazwę, czy ja pokojarzę tą nazwę, czy nie, to nie ma dla mnie znaczenia. Jeżeli ktoś do mnie zadzwoni i powie, że jest potrzebna pomoc i trzeba gdzieś pojechać i pomóc, czy to pojedynczo jakiemuś człowiekowi, czy pomóc, nie wiem, coś na taką większą skalę, to oczywiście ja się angażuję i każdy o tym wie. Zresztą też pomyślcie o pomocy stricte codziennej działaczom, tak? Bo o tym wiele osób zapomina, bo bardzo wiele osób w dniu dzisiejszym na przykład jest w różnych sytuacjach, które przez długi czas bardzo dużo dla Was zrobili i o tym też nikt, albo bardzo mała liczba osób o tych ludziach pamięta po prostu. No i tyle, no. Jedziemy na spotkanie, będziemy kończyć. No, ja zapasy to ja robiłam, ja już 8 czy 7, 8 razy już zrobiłam zapasy i zdążyłam je zjeść, słuchajcie. Tak więc. Tak więc, tak więc. Witam serdecznie. Po co? Po co zapasy? Czy po co leżaki? Czy po co leżaki? My też żyjemy, jesteśmy normalnymi ludźmi. Spędzamy normalnie czas, robimy wiele fascynujących rzeczy, rozwijamy się, jesteśmy kreatywni, zajmujemy się wieloma rzeczami, odpowiedzialności społecznej. Nie tylko przez okres wakacyjny odpoczywamy nad jeziorkami i wschodami słońca. A to nie tylko okres wakacyjny. A to, że tak jak powtórzę. A czy ja nie to, że odpoczęłam, bo ja ogólnie spałam, no. A że on się trochę zapuścił mnie tam, gdzie trzeba. Ale ogólnie to, że o czymś nie trąbimy, że tu działamy, tam działamy, z tymi działamy, no to co ja mam temu wam, pomagamy. Co ja mam wam ludzi pokazywać miejsce. To, że o czymś nie trąbimy, nie oznacza, że nie działamy. No. No a mi wystarczy, że ja dzisiaj dostałam telefon z podziękowaniem, że pomogłam i chodzi. Się wszystko udało. O i to jest to. I co ja mam? Czekaj, poczekaj Kowalski, słuchaj, ja włączę live'a, bo muszą ludzie dokładnie. Po prostu usłyszeć naszej... Że ja coś robię. Że ja ci pomogłam, czekaj. No ja wiem, że na tym pracowaliśmy 8 miesięcy, ale poczekaj, ja tylko włączę live'a. No, bo oni nie wiedzą. Bo oni nie wiedzą, bo ja muszę być gwiazdą i muszę o tym mówić, nie? No.
Tak więc tak, jak będę pokazywał, jak będę miał ochotę, to będę wam pokazywać gradowicie, burzę, słońce, deszcz, wiatr, siebie, nie wiem co. Będę tańczyć, śpiewać i napieprzać się z systemem. Co będę miała ochotę, będę pokazywała. Kto będzie chciał, to będzie to oglądał. Ale jak to jest, że ja nie mam czasu oglądać innych ludzi, a ja dostaję od innych ludzi zaraz tam z 10 wiadomości. No ty zobacz, czy ty, to ten powiedział to, tamten powiedział to, nie? Tak to bym nie wiedziała. Tak to bym nie wiedziała po prostu. Dobra, wiesz co, my mamy już tak poobcinane zasięgi, że ja nie wiem. A ile? 60 coś? No. I nie, cały czas to jest ta sama liczba, co ja do początku stoi w miejscu i też nie wiem, czy to jest możliwe. Już za, no tak, za każdym razem ostatnio. Dobra, kochani, teraz tak nie widzę zbytnio komentarzy, ale już kończymy. Już dzisiaj drugi raz jadę. Tak? No. No kończymy, bo dojeżdżamy na spotkanie i... I co? I pamiętajcie też o swoich dookoła. Czasem zadzwońcie, zapytajcie się, czy wszystko ok i w porządku. I czy coś im nie potrzeba. Czasem zwykła rozmowa bardzo pomaga. Dobra, no to co? Pozdrawiamy was i do zobaczenia. I życzymy, jak to? Miłego po piątku, jak? Aha, po żeby tygodniu. Nie było mówić weekendu. Ktoś napisał komentarz, żeby nie żeby nie mówić weekendu, miłego weekendu, tylko po piątku. Także życzymy wam miłego po piątku. Tak, bo weekend to nie jest polskie słowo, tam było takie, no. Dobrze. Dobra, życzę wam miłej soboty i niedzieli. I poniedziałku, wtorku, środę, czwartku, piątku. I znowu sobotę, niedzieli. Miłego życia, nie? Trzymajcie się, papa, do zobaczenia. Coś jeszcze coś powiedzieć po końcu? No nie, no. Także miłego leżakowania niektórym życzę. Tak, dobrze. No to życzymy wam miłego leżakowania. A dzisiaj u nas się pogoda popsuła, aczkolwiek w końcu można oddychać. Można oddychać, no. No to pa! Pa!